Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opiszę Ci problem niedosłuchu oraz badań wysokościowych. Jakie są kryteria i poziomy wymagań dla narządu słuchu? Otrzymałem ostatnio takie ciekawe zapytanie od internautki. Witam, jestem studentką budownictwa i zastanawiam się, czy mój lekki niedosłuch przewodzeniowy w jednym uchu nie będzie problemem przy pracach na wysokości, przy badaniach wysokościowych powyżej 3 metrów. Na drugie ucho słyszę bardzo dobrze. Stwierdzono u mnie taki niedosłuch, kiedy byłam małym dzieckiem. Mam uszkodzoną błonę bębenkową w tym uchu przez infekcję i niedosłuch ten jest wynikiem stanów zapalnych ucha w dzieciństwie. Mówię bardzo wyraźnie i nie mam problemów ze zrozumieniem innych ludzi. Czy to może być jakaś przeszkoda w byciu inżynierem na budowie, no, gdzie wymagana jest praca powyżej 3 metrów? No, pozdrawiam serdecznie. Odpowiadając na to pytanie, dokładną odpowiedź zawierają wskazówki Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Najnowsze są bodajże z 2012 roku i dla takich właśnie prac powyżej 3 metrów określono tam tak zwany drugi poziom wymagań ostrości słuchu. Jednocześnie konieczne jest zachowanie symetrii słuchu, czyli tak zwane słyszenie kierunkowe. No, techniczny termin oznacza to słuch w każdym uchu na tym samym poziomie wymagań. No, jak zauważyliście, jak zauważyłeś, terminy te niestety są takie no, nieco techniczne, nieco medyczne i szczerze mówiąc mało zrozumiałe dla zwykłych osób. Także praktycznie zadecyduje o tym lekarz laryngolog po swoim osobistym badaniu lekarskim, badaniu słuchu i ocenie audiometrii tonalnej. Wynik w opisanej sytuacji może być tutaj zarówno pozytywny, jak i negatywny. Decyzje czasem naprawdę nie są łatwe, szczególnie przy niedosłuchu jakimś z pogranicza. Natomiast internautka nie wysłała mi żadnego audiogramu jakiegokolwiek, który mógłby mi jakoś przybliżyć jej problem. Także jeżeli Cię interesują podobne problemy zdrowotne dotyczące badań okresowych, oczywiście zapraszam tutaj na moją stronę lekarzpracy.pl. Koniecznie tutaj skomentuj to wideo pod spodem. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.